Happy birthday to you. Happy birthday to you. Razem. Happy birthday, Mr. Crash Royale! Happy birthday to you! Moi drodzy, 5 lat minęło jak jeden dzień. Pamiętam, jak gra Clash Royale wystartowała i jak ciężko się w nią na początku grało. W roku 2016, 2 marca została wypuszczona. Ja już wtedy widziałem tą gierkę, pobrałem za pierwszym razem. Ciężko mi się w nią grało, później ją usunąłem i dopiero w 2017, w styczniu, zacząłem w nią grać na nowo. Więc moi drodzy, teraz troszeczkę się cofniemy wstecz, pokażę wam moje konto, jak ono wygląda i pokażę wam, jakie ciekawe oferty są dzisiaj w sklepie. Więc teraz moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek graliście w Clash Royale, zalogujcie się tam dzisiaj, sprawdźcie przyjemność twórcom gry, może akurat znowu wam się zachce grać w tą gierkę. Powiem wam szczerze, że ja ją pobrałem parę dni temu i sobie powoli te puszeczki na arence wbijam. Aktualnie mam 4321, ale co ja będę zresztą gadał? Przejdźmy na moje konto i sprawdźmy, co u mnie słychać. I przy okazji zostawcie łapeczkę w górę. Umówmy się, że 5000 łapek i nagrywam kolejny odcinek z Clash Royale. Okej, moi drodzy, logujemy się do gierki i jak widzimy, mamy nowy ekran wczytywania, 5 urodziny Clash Royale. Dobrze, jak widzicie, mam kilka skrzyneczek do otwarcia, ale przy okazji mam też do odebrania jakieś nagrody. Moi drodzy, mamy do odebrania monety. Może zacznijmy na samym początku od odbierania nagród, to jest najbardziej przyjemne. Przydałoby nam się kupić jakiś aktywny pass Royale, żeby sobie troszeczkę tutaj pograć, bo nie ukrywam, będę sobie grał teraz troszeczkę w Clash Royale, więc może dzisiaj zapodajmy sobie też ten karnecik. 23,99 to nie jest wcale aż tak dużo, jeżeli chodzi o Clash Royale, bo w Brawlu ten karnet zadymiarski troszeczkę jest droższy, ale, moi drodzy, zanim zaczniemy kupować cokolwiek w tej gierce, pamiętajcie, że możecie mnie wspierać z kodem FARL w sklepie Clash Royale. Jeżeli robicie jakieś zakupy w Clashu, to nagrywajcie to i podsyłajcie na mojego maila kodfarl@gmail.com, a ja w następnym odcinku wyłonię dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy wygrają ode mnie, załóżmy, o, pakiet 500 gemów, więc używajcie mojego kodu, nagrywajcie filmiki, podsyłajcie na mój e-mail, e-mail jest w opisie, kod FARL jest już aktywny. Dobrze, moi drodzy, więc zacznijmy może od przeglądania ofer i pass Royale. Pass Royale kupujemy, dzięki temu będziemy mogli odblokowywać w sobie super skrzyneczki. Sezon 21, ja dziękuję. Okej, gotowe, pomyślnie sfinalizowane i moi drodzy, odbieramy. Pass Royale aktywny. No to teraz pootwieramy sobie skrzyneczki, zanim kupimy jakąś ofertę urodzinową, no bo tutaj grzech by było nie skorzystać z oferty, bo są bardzo fajne skrzynki do kupienia. Może wypadnie jakaś legenda, raczej na pewno wypadnie jakaś legenda. A teraz zostaw łapeczkę w górę, bo z tego Magical Chesta wylatuje legenda. Uwaga, dawaj legendę. 7 przedmiotów, 1500 golda. Miniony, Rascale, Minion, Rage, okej, Royal Hogsy, okej, jest legenda. Kto by się spodziewał, kto by się spodziewał, moi drodzy. Inferno Dragon, do kolekcji. Proszę, proszę, bo brakuje mi Inferno Dragona i... Co to jest? Mother Witch! Widzowie, odblokowałem nową legendę, której jeszcze nie miałem w swojej talii. To jest to! To jest to! I dzisiaj Mother Witchem trzeba będzie zagrać. No jakby nie zagrać, no kurczę. Dajcie znać w komentarzu, czy macie już odblokowaną tą kartę. No ja długo nie grałem w Clasha i tej karty mi brakowało. Coś pięknego. Na urodziny się zalogowałem i od razu nowa legenda. Z pewnością jesteście ciekawi, jak wygląda Mój main deck wygląda w ten sposób. Gram Lava Lunem, ale jesteście ciekawi z pewnością, jakie mam karty. To tak delikatnie wam powolutku zeskroluję i pokażę wam, czego mi brakuje. Lecimy jeszcze niżej, bardzo dużo tych postaci jest już w Clash Royale'u. Brakuje mi tylko Electro Gianta. Jak dobrze, że udało mi się trafić legendę. Powiem wam tak. Myślałem, że z jakiejś oferty poleci. A tutaj taka niespodzianka. Spójrzcie na tą urodzinową ofertę. Za 100 zł. Legendary Arena. 125 tysięcy golda i 2 razy chest. Wow, kupujemy to. To dopiero będzie opening. Zostawiam łapeczkę w górę. 5000 łapek i robimy kolejny opening. 8 przedmiotów i będziemy mogli strajkować. Dobrze, mamy 7k golda. Wow. 20, 128 goblinów, 234 royale, skeleton barrel, zapisy są spoko. Electro Giant, kolejna karta odblokowana. Moi drodzy, mam już wszystkie dostępne karty w Clash Royale, pięknie. I legenda jeszcze będzie, Guarci legenda. Daj jeszcze tą Mother Witch, a niech będzie, na drugi poziom. Lecimy. I
Lumberjack. No mam tego Lumberjacka. No dobra, niech będzie, niech będzie. Mogę coś skipnąć. Oczywiście, że skipniemy sobie legendę. Lambera zamieniamy na Ram Rider. Kurczę, kurczę, nie wiem widzowie. A skipuję. Sparky. Dawaj, dalej, lecimy. Miner, no to spoko, lecimy dalej. Graveyard, nie chcę Graveyarda. Inferno Dragon. Kurczę, nie wiem, trzy skipy. Czy męczyć się po lawkę? Nie no, chyba zostaje. Chyba zostaje, moi drodzy. Albo dobra, jak się bawić, to się bawić. Może wypadnie akurat Mother Witch. Lecimy. Nie no, Ice Wizard. Ostatni strike? Jeszcze jeden będzie po tym. Yes! Yes! I Mother Witch 2 na 2, więc zostawiamy ją sobie i skupujemy Guardsy, X-Bow. Niech będzie, niech będzie. Cox, coś pięknego. Ale to dopiero była pierwsza skrzynka, jest kolejna! Kolejne 7000 golda! Cannon! Battle Ram, Flying Machine, Goblin Hat, Freeze! Golem i kolejna legenda. Wow! Otwieramy. Cóż to może być? Lawa! Miner, no kurczę, panie minerze, widzę, że pan chce tutaj się w moje łaski wkraść i dołączyć do mnie, ale my skipujemy legendy. Graveyard, nie chcemy Graveyarda. Bandytka, też jej nie chcemy. Royal Ghost, mam go, ale go nie chcę. Inferno Dragon, znowu Inferno Dragon się trafia. Nie wiem, co by tutaj zrobić, ale... Okej, wiem, co zrobimy. Lecimy do Lava Handa, bo potrzebuję Lava Handa na max level. Log. Mother Witch. Kurczę, ta Mother Witchka mnie kusi. Już będziemy ją... Nie, bo to i tak nic nie da. Trudno, lecimy do końca. Fishman i ostatni strike, proszę, tylko... Nie, Sparky. To był najgorszy... Najgorsza rzecz, którą zrobiłem, bo to był mój błąd. Okej, lecimy z Super Magical Chestem. O, Battle Healer, super. Okej, i teraz daj legendę. No niestety legendy nie było, Rage i Hunter. Okej, i jeszcze... Legendary chest, daj mi! Daj mi, proszę, lawkę. Sparky! Nie idzie patrzeć na to, znowu Sparky! Sparky, lubię cię, ale nie gram tobą, bo mi nie pasujesz totalnie do deka. Kiedyś, na początku, powiem wam taką fajną anegdotkę, moi drodzy, jak wylosowałem Sparkiego na samym początku, jak on wszedł, no to wtedy był tak OP, bo był koniec świata. I mi się wydaje, że chyba wtedy jeszcze nie było w talii Electro Wizarda, był tylko Sparky. I ciężko było go kontrować, bo był tylko i wyłącznie Zap. Teraz mamy dużo kart, które kontrują Sparkiego. Witch! Mirror! Wall Breakers! And The Hunter. Wow. Ale że to była tak kozacka oferta, że zgarnąłem tyle hajsu, że koniec. Już nie mogę kupić kolejny raz. Wow, coś pięknego. Na dole mamy jeszcze jedną ofertę, która będzie się trzymała ile? 13 godzin tylko w sklepie. Moi drodzy, umówmy się tak, że jeżeli pod tym filmem zostawicie 5000 łapek, no to nagrywam kolejny odcinek i kupujemy kolejną ofertę urodzinową, więc do końca dnia zostawcie 5000 łapek pod tym filmem. A my teraz lecimy dalej. Mamy tak. Eliksir Golem za darmo. Super. I sprawdźmy sobie naszą tą Mother Witch. Gdzie ona jest? Okej, teraz mamy legendy u góry. I super. Mamy nową kartę. Upgrade. Jak ona działa? Sprawdźmy sobie. Okej. I dzięki temu... Aha! Ona zamienia jednostki przeciwnika w świnie. Coś pięknego. Powiem wam tak, na drugim poziomie to z pewnością ta postać nie będzie wcale taka słaba. Weźmy ją sobie do mojego deku z lawką. Tylko, że będziemy musieli zrobić to jakoś mądrze. Zamieńmy ją za Fireballa. Wiem, że to jest ryzykowne, ale nie będę zamieniał za Goblin Gang, bo Goblin Gang jest mega OP. Dobra, moi drodzy, lecimy z pierwszym meczykiem w tym odcinku i zobaczymy, jak nam pójdzie. Srebrna odznaka już jest, arena srebrna i tak, mamy tylko minera. Dobra, zaatakujmy sobie kulturalnie minerkiem na początku. Co ten gościu będzie miał? Ma pekę. Dobrze wiedzieć, że ma pekę, to ja bym zrobił tak, balona wysłał. Nawet jak ten balon padnie, to nic nie szkodzi, ale dojdzie. Da pewnie jakiegoś, a jednak ma Executonera. No to tutaj teraz to wszystko zmienia postać rzeczy, totalnie. Zróbmy tak i zróbmy tak, że nie dość, że zabiję Batsy, to jeszcze Executonera prawie trafiłem. No dobra, raczej ta pekka nie dojdzie, bo tutaj tam jeszcze sobie Goblin Ganga. Okej. Okay. Ajajaj, fajerwerki ma. Najgorzej. I czym ja mogę skontrować? Witchką? A postarajmy się to zrobić witchką. Czy ta witchka ma dużo HP? Nawet nie sprawdziłem. Okej, okay, stworzyła świnie. No niech będzie. Jak widzicie, na razie wygrywam tą potyczkę. Jeżeli chodzi o
punkty na wieżach. Pekka do mnie nie doszła w żaden sposób, skontrowałem ją idealnie. Goście mam w ogóle 10 poziom, więc mam mniej tych życia po prostu na wieżyczkach. Powinno być łatwiej i z pewnością też będzie miał słabsze karty. To będzie tak, rozwalona wieża. Super, ok, well played. Thanks, good luck, Mortko. I teraz zróbmy tak, zagrajmy sobie lawę. Gra Pekę. W tym samym miejscu gra Pekę. Teraz zagra Executonera. Musimy zostawić sobie na spokojnie Inferno Dragona, żeby skontrował Pekę i strzałki, żeby skontrowały jego batsy. Ale przy okazji jeszcze dowalić Executonerowi. Zróbmy tak, pyk, pyk. Dobra, i tutaj bym dał Minera, ale niech się skupi pierw na lawce. Dobrze, skupił się na lawie Executioner, robi mu Miner plecy. Nightwitchka do tego wszystkiego wjeżdża, dajemy na to wszystko Arrowsy. Tam jeszcze fajerwerki są z tyłu, ale zostały kontre. Inferno Dragon przejmuje tower i to jest GG. A jednak nie. Jednak to nie jest GG, moi drodzy. A już myślałem, że to będzie GG. Lecimy jeszcze z balonikiem. Na spokojnie. Balonik teraz zada taki damage. 1K. Mój balon bije po 1K. No tutaj niestety ziomek nie miał najmniejszych szans. Okej. Powiem wam tak, skilla nie straciłem. A, moi drodzy, może nie wiem czy wiecie, ale The Farrell Team jest taki klan założony, więc zapraszam wszystkich, jeżeli chcecie dołączyć do mojego klanu The Farrell Team. Na ekranie wam się teraz wyświetla klan, tak, jeżeli chcecie dołączyć, no to zapraszam. Dodatkowo z okazji 5 urodzin mamy Birthday Challenge i sobie go w tym momencie zagramy. Join za 5 eliksiru. No to weźmy sobie może cały deck legend, zagrajmy coś takiego. Tak wygląda mój deck cały legend plus eliksir golem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to lecimy, moi drodzy. Od razu dajemy Royal Ghosta. Niech sobie idzie. Zobaczymy, co gościu tutaj odda. Okej, okay, Hog Rider. Dobra. Dobrze wiedzieć, że tutaj jest taka zadymka. Tam mi skontrował troszeczkę najcikiem. Mogłem dać też golema. Dobra, dajemy golema. Zdążę? Zdążę, okej. Okay. Golem idzie tutaj jako defensywa. Mamy tutaj też Lumberjacka. Zróbmy to tak, że damy jeszcze Lumberjacka, który tu szybciutko powinien pozamiatać towarzystwo. Pomożemy tu banditkom, nasza princeska ładnie tutaj kontruje. I to powinno siąść, moi drodzy, to powinno siąść. Tak, bandytka wjeżdża jak wściekła. Tu jeszcze miner do tego combo, bo tam eliksir golem się porusza. I uwaga, dwie bandytki, princeska, royal gościk, jeszcze taki defensywny. No i mamy pierwszy win. Wow, nawet bym powiedział, że wow. Bo nie sądziłem, że tak od razu szybko go pykniemy na 3. No i zgarniamy 5 gemów. Jak miło. W drugiej rundzie chciałem zrobić deck z samymi witchkami, ale niestety nie ma tej nowej legendy w tym deku, aby wybrać, więc no szkoda, szkoda. Więc zagramy sobie dwie witchki, miner klon, żeby coś fajnego sklonować. Electro Wizard, Lumberjack oraz Inferno Dragon. Lecimy. Fire Lord, tak się chłop nazywa. No dobra, co my tutaj mamy? Eliksir golem na środek od razu. No i lecimy. Okej, okay, dał princeskę. To ja ją kontroluję minerem. Za to leci witchka. Okej, okay, nie mamy żadnego zapa, nic. Ale mamy witchkę, która coś tutaj zrobi. Coś zrobi czy nie zrobi? No nic niestety nie zrobiła. Teraz leci na mnie kontra z eliksir golemem. Musimy to zrobić tak, że dać na wizarda Lumberka. Tutaj dać jeszcze elektro wizarda. Ładnie nam tutaj wszystko skontruje. I ja daję eliksir golema. No i teraz proszę pana, proszę się obronić, bo to nie będzie łatwe. To z pewnością, proszę pana, nie będzie takie łatwe. Okej, okay, tu jeszcze rage wjechał. No i to może być jego koniec. Nie, obronił, skubany. Skubanemu udało się to obronić jeszcze. No dobra. Idzie na mnie znowu wizard. Robimy tak. Electro Wizard, no niestety, ale trzeba go tak szybko puścić. No, troszeczkę źle zagrałem, mogłem tego minera, ach, odciągnąć tym eliksir golemem. No ale niestety ten tower siada. Leci Nightwitch. Mamy 1-1. I zróbmy to może tak na szybko. Pyk. Miner. Witch. Gdyby tam klon jeszcze wsiadł, to by było coś pięknego. Uwaga, widzowie. Próbujemy. Próbujemy. No niestety nie udało się go złapać na tą taką pułapkę.
Eliksir Golem. Lumberjack. Minerek kulturalnie, mogę dać na princeskę, ale nie wyszło. Miner jeszcze, aj nie sklonowałem minera, jaka szkoda, ale i tak to siada. Udało się, dzięki, mimo że nie sądziłem, że się uda, ale zgarniamy po raz kolejny 5 gemów, nice. Łącznie można zgarnąć aż 25 gemów, więc logujcie się do Clasha, jak dawno nie graliście tą gierkę, są urodzinki, można kupić sobie fajną ofertę, albo nawet dozbierać gemów, jak brakowało wam na jakąś skrzynkę. Zapraszam też wszystkich na pixieshop.pl, poprzez kozackie bluzy oraz koszulki, link do sklepu znajdziecie w opisie. Wspierajcie z Colin Farrell w Clash Royale, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!